poety. Ja jestem bardzo wdzięczny, że znowu mogę być wśród Was i bardzo serdecznie wszystkich witam. Wir haben heute ein wunderschönes Thema zusammen. My mamy dzisiaj bardzo piękny temat przed nami. Und ich verrate euch auch, warum das Thema für mich so schön ist. I mogę Wam zdradzić, dlaczego ten temat jest dla mnie osobiście taki wartościowy. Mein Vater hat mal uns als Familie mitgenommen nach Holland zu einem Ausflug. Mój tato kiedyś nas jako rodzinę zabrał na taką wycieczkę do Holandii. Da sind wir nach Arnheim gefahren. Pojechaliśmy tam do Arnheim. Und haben uns eine Stiftshütte in Originalgröße angeschaut. I tam obejrzeliśmy sobie ten przybytek, ten namiot zgromadzenia w oryginalnym rozmiarze, jako model. Und das verfolgt mich bis heute. To do dzisiaj jeszcze pozostaje gdzieś w mojej pamięci. Ich bin dadurch überzeugt worden, wie gewaltig die Heilige Schrift ist. Przez to wydarzenie byłem w tamtym czasie mocno ugruntowany w przekonaniu, jak potężną rzeczą jest Słowo Boże w ogóle. Und vielleicht dürfen wir heute uns auch gemeinsam über dieses Thema erfreuen. I być może takim jest moje życzenie, abyśmy dzisiaj mogli jeszcze raz mieć radość właśnie z tego tematu. Ich mache hier nicht nur einen Vortrag. Ja nie tylko, że przyjechałem tutaj z jakimś wykładem, sondern wir haben hier auch einige Beispiele mitgebracht, Modelle mitgebracht. Przywieźliśmy ze sobą również parę takich ciekawych modeli z tego tematu. Und wenn da Fragen sind, könnt ihr zwischendurch oder hinterher ruhig Fragen stellen. Jeżeli pojawiają się pytania, to możecie albo w międzyczasie, albo później w drugiej części zadawać je. Wenn du eine Frage hast, haben sechs andere auch die gleiche Frage. Jak masz pytanie, to prawdopodobnie sześć osób obok ciebie również ma jeszcze takie pytanie. Dann stell ruhig die Frage. Dlatego można zadawać pytania. Hier sind viele Brüder, die die beantworten können. My tu jesteśmy w mocnym składzie braci i będziemy na pewno w stanie odpowiedzieć. Lass uns zusammen aus dem zweiten Buch Mose einen Abschnitt lesen. Przeczytajmy najpierw pewien fragment z drugiej Księgi Mojżeszowej. Und zwar aus dem 25. Kapitel aus 2. Mose. Druga Mojżeszowa, rozdział 25. Von Vers 1 bis Vers 9. Od 1 do 9 wiersza. I rzekł Pan do Mojżesza mówiąc: powiedz synom izraelskim, aby zebrali dla mnie dar ofiarny. Od każdego człowieka, którego pobudzi serce jego, zbierzcie dla mnie dar ofiarny. A taki jest dar ofiarny, który od nich zbierzecie. Złoto, srebro i miedź, fioletową purpurę, czerwoną purpurę i karmazyn, dwakroć farbowany, bisior i kozią sierść. I skóry baranie czerwono farbowane i skóry borsucze i drzewo akacjowe. Oliwę do świecznika, wonności do olejku do namaszczania i do wonnego kadzidła, kamienie onyksowe i drogie kamienie do oprawy na ramiennika i na pierśnika. I wystawią mi świątynię, abym zamieszkał pośród nich. Dokładnie według wzoru przybytku i wzoru wszystkich jego sprzętów, które ci pokażę. Tak wykonacie. Ich möchte euch gerne einen Überblick geben über die Stiftshütte. Najpierw chciałbym chętnie przedstawić Wam w skrócie, tak można powiedzieć, w kompaktowy sposób ten temat namiotu spotkania. Und möchte euch eigentlich zeigen, wie wichtig und zentral die Stiftshütte ist. I chciałbym przy tym pokazać, jak ważna i centralnym punktem w rzeczy samej jest ten namiot zgromadzenia, czy namiot spotkania, jak będziemy go nazywać. Denn in diesem Haus ist hauptsächlich die Person unseres Herrn Jesus Christus vorgestellt. Dlatego, że w tym domu głównie chodzi o przedstawienie osoby Pana Jezusa. Und was gibt's größeres als die Person unseres Herrn? A cóż jest większego w ogóle, jak nie jak, ponad osobę Pana Jezusa? Aber da müssen wir natürlich wissen, wo der Herr Jesus zu sehen ist an diesem Ort. Ale oczywiście musimy wiedzieć, gdzie można go wyraźnie zobaczyć w różnych symbolach tego właśnie miejsca. Wir können uns ja die Frage stellen, das war damals eine Hütte in der Wüste. Możemy sobie takie pytanie też zadawać, bo wtedy chodziło to o
pewien przybytek, który był wzniesiony na pustyni. Wofür brauchen wir heute die noch? Po co on nam jest jeszcze dzisiaj potrzebny? Warum brauchen wir das? Dlaczego w ogóle mamy się tym zajmować? Sieben Kapitel werden beschrieben, werden benutzt, um die Stiftshütte einzuführen. Ale 7 rozdziałów pełnych jest użytych w Słowie Bożym, aby opisać dokładnie ten przybytek. Wofür ist das? Po co to? Wir lesen einmal aus dem ersten Korintherbrief. Do tego przeczytamy jeszcze jedno miejsce z Nowego Testamentu, z 1 Koryntian. Und da lesen wir in 1. Korinther 9, Vers 9. 9. rozdział, wiersz 9. Du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Młócącemu wołowi nie zawiązuj pyska. Und dann stellt Paulus die Frage, ist Gott etwa um die Ochsen besorgt? I zaraz za tym słowem Paweł zadaje pytanie, czy Bóg mówi to ze względu na woły, dlatego żeby się o nie troszczyć? Er erklärt, das ist für uns geschrieben. Nie, on wyjaśnia, że to jest napisane dla nas, ze względu na nas. Jeder Satz im Alten Testament hat eine große Bedeutung für uns heute. Każde jedno zdanie w Starym Testamencie ma ogromne znaczenie dla nas, wierzących dzisiejszego czasu. Und das gilt auch für die Stiftshütte. Ta sama zasada dotyczy namiotu spotkania. In 1. Korinther 10 beschreibt Paulus den Auszug des Volkes Israel aus Ägypten. W pierwszym liście do Koryntian w 10. rozdziale na przykład Paweł opisuje wyjście Izraelitów z Egiptu. Und dann schreibt er in Vers 11: Alle diese Dinge aber widerfuhren jenen als Vorbilder und sind geschrieben worden zu unserer Ermahnung, auf das das Ende der Zeitalter gekommen ist, auf die das Ende der Zeitalter gekommen ist. I w 11. wierszu szczególnie podkreśla, że to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. Also wir können eigentlich die Stiftshütte erst richtig verstehen. A więc, gdy przyjrzymy się tym słowom, to rozumiemy, że tak właściwie, to dopiero my jesteśmy w stanie właściwie rozumieć symbolikę tego namiotu spotkania. Wir sollen das verstehen. My winniśmy też to rozumieć. Und da müssen wir natürlich wissen, warum soll so eine Stiftshütte, hier ist ein Modell, warum ist die überhaupt da? I dlatego musielibyśmy najpierw zrozumieć, po co właściwie, dlaczego ten namiot spotkania został kiedyś wzniesiony. Und das haben wir in Vers 8 gelesen. O tym czytaliśmy w wierszu 8. Gott hatte einen Wunsch. Że mianowicie chodzi o ten poprzedni akapit 25 z drugim rozdziałem. Bóg miał życzenie. Er hatte einen Wunsch, bei den Menschen zu wohnen. On miał życzenie, aby zamieszkać wśród ludzi. Vers 8 sagt, und sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich in ihrer Mitte wohne. 8. wiersz mówi dokładnie, wystawią mi świątynię, abym zamieszkał pośród nich. Das war der Wunsch Gottes. Takim było życzenie Boże. Gott wohnte nicht bei Adam im Garten Eden. Bóg nie mieszkał w Edenie gdzieś obok Adama. Auch nicht bei Abraham. Także i nie mieszkał obok Abrahama. Er besuchte ihn. On wprawdzie jednego i drugiego odwiedzał. Aber Gott wohnte bei dem Volk Israel. Ale nie mieszkał przy nich, mieszkał dopiero wśród ludu izraelskiego. Und zwar erst nachdem sie aus Ägypten herausgezogen waren. I to w właściwym momencie, mianowicie, gdy oni już opuścili Egipt. Nachdem das Passa geschlachtet war. Gdy już została złożona ofiara paschalna. Und nachdem sie durch das Rote Meer gezogen waren. I po tym wydarzeniu, gdy oni przeszli przez Morze Czerwone. Und das war im Bild die Taufe, die sie durchlaufen haben. Obrazowo przedstawiało to pewien, symbolicznie chrzest, przez który oni przeszli wtedy. Erst danach, in 2. Mose 15, konnten sie das Lied der Errettung singen. Dopiero po tych wszystkich wydarzeniach, które wymieniłem, oni w 15 rozdziale drugiej Mojżeszowej zaśpiewali po raz pierwszy pieśń ludzi zbawionych. Und ich lese mal aus dem Kapitel 2-3 Verse. 2-3 wiersze z tego rozdziału przeczytam właśnie. Ich hoffe, ihr seht den Zusammenhang. Mam nadzieję, że uchwycicie kontekst. In Vers 2 heißt es, meine Stärke, mein Gesang ist ja, denn er ist mir zur Rettung geworden.
Pan jest mocą i pieśnią. Drugi wiersz, przepraszam, 15 rozdziału. Pan jest mocą i pieśnią moją i stał się zbawieniem moim. Dieser ist mein Gott und ich will ihn verherrlichen, meines Vaters Gott und ich will ihn erheben. On Bogiem moim, przeto go uwielbiam. On Bogiem Ojca mojego, przeto go wysławiam. Und diese Verherrlichung in der deutschen Übersetzung steht nach Anmerkung heißt vielleicht eine Wohnung machen. I to uwielbienie, o którym mowa jest w wierszach, jest tak sformułowane, że w niemieckim przypisie do tego słowa tu użytego jest napisane, żeby uczynić mu mieszkanie. Das ist das Ziel, eine Wohnung für Gott zu haben. To jest cel, mieć mieszkanie dla Boga. Vers 13, du hast durch deine Güte geleitet das Volk, das du erlöst hast, hast es durch deine Stärke geführt zu deiner heiligen Wohnung. 13 wiersz jeszcze jest nam ważny. Łaską swoją wiodłeś lud, który wykupiłeś, prowadziłeś ich mocą swoją do siedziby Twojej świętości, czyli do Twojego świętego mieszkania, inaczej. Vers 17, du wirst sie bringen und pflanzen auf den Berg deines Erbteils die Stätte, die du, Herr, zu deiner Wohnung gemacht hast, das Heiligtum, Herr, das deine Hände bereitet haben. Jeszcze 17 wiersz. Wprowadziłeś ich i zasadziłeś na górze dziedzictwa swego, na miejscu, które uczyniłeś swoją siedzibą, Panie, albo dosłownie swoim mieszkaniem, świątynią, którą przygotowały Twoje ręce. Gott wollte eine Wohnung haben. Bóg chciał mieć mieszkanie. Und zwar in der Wüste. I to w pustyni. Wir haben gerade gebetet, dass wir eine Wohnung auf dem Felsen haben, in dem Tempel. Właśnie w modlitwie dopiero co wyraziliśmy takie słowa, że mamy mieszkanie w świątyni, która jest osadzona na skale. Das ist eine Wahrheit. To jest jedna prawda. Aber die andere Wahrheit ist, dass gerade auch das Bild eines Heiligtums in der Wüste für uns gilt. Ale druga, obok tego jest ważna, że podobnie ma odniesienie bezpośrednie do nas mieszkanie Boże, które miało miejsce jeszcze w pustyni. Und zwar in einem Zelt. I to w namiocie. Und dieses Zelt lesen wir im vorletzten Kapitel unserer Bibel wieder. I o tym namiocie czytamy jeszcze w przedostatnim rozdziale naszych Biblii. Den möchte ich euch noch einmal lesen. Chciałbym jeszcze sięgnąć do tego miejsca. In Offenbarung 21, Vers 3. W Objawieniu 21, Vers 3. Da heißt es. Jest tutaj napisane. Siehe die Hütte oder das Zelt Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. To słowo przybytek, ono dosłownie oznacza namiot, takiego rodzaju właśnie budowlę, jak tu mamy. Und jetzt haben wir hier diesen ersten Abschnitt gelesen von 9 Versen. Przeczytaliśmy zatem ten pierwszy fragment z drugiej Mojżeszowej, tych 9 wierszy. Ich bin in 2. Mose 25. Jestem teraz znowu w 25. rozdziale drugiej Mojżeszowej. Gott spricht mit Mose. Tu Bóg mówi z Mojżeszem. Und ich möchte euch ein klein bisschen die Struktur der Heiligen Schrift zeigen. Chciałbym przy okazji tak odrobinę napomknieć, jak jest ustrukturyzowane Słowo Boże. Wenn Gott sagt, und der Herr redete zu Mose und sprach. Jeżeli tu jest napisane, że Bóg mówił do Mojżesza i powiedział mu coś. Dann sollten wir auch wissen, wo das aufhört, ja? Wo Gott aufhört zu sprechen. To jest to bardzo ważne, żebyśmy w takim miejscu umieli rozpoznać, w którym miejscu kończy się ta wypowiedź, która pochodzi bezpośrednio z ust Bożych. Ich zeige euch das eben. Chciałbym wam to pokazać. Das ist in Kapitel 31, Vers 18. To jest w 31 rozdziale, wiersz 18 aż. Bis dahin ist eine lange Rede über die Stiftshütte. Aż do tego momentu długo, długo mówi Bóg na temat tego przybytku. Und in Vers 18 heißt es, und er gab Mose, als er auf dem Berg Sinai mit ihm ausgeredet hatte, die zwei Tafeln des Zeugnisses, Tafeln aus Stein, beschrieben mit dem Finger Gottes.
Jest tu napisane: a gdy dokończył rozmowy z Mojżeszem na górze Synaj, dał mu dwie tablice świadectwa, tablice kamienne, zapisane palcem Bożym. Das ist die lange Rede. To jest ta długa mowa Boga. Und ihr wisst, im Hebräischen gibt's keine Verse. Wiecie o tym, że w hebrajskim oryginale Biblii nie ma podziału wierszowego. Da gibt's selbst keine Punkte. Nawet nie ma kropek. Aber es gibt Worte. Ale są słowa. Und diese Rede ist eingeteilt in 7 Teilreden. I ta mowa cała Boża jest, mimo to tych braków rzekomych, podzielona na wyraźnych 7 części takich rozdziałów, jakby można powiedzieć, Bożej przemowy. Wie kann man das sehen? Jak to można rozpoznać? Der Ausdruck und der Herr redete zu Mose kommt 7-mal vor. Mianowicie 7-krotnie pojawia się to wyrażenie i przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, aż do 7 razu. Ich zeige euch das, wo das ist. Pokażę wam to, gdzie to jest dokładnie. Aber wir haben angefangen mit dem ersten Mal, dass Gott, dass der Herr zu Mose spricht. Ale rozpoczęliśmy tym pierwszym z tych 7 razy, gdy Bóg do Mojżesza przemówił. Und Gott fragt, dass da Menschen sind, die sollten ihm etwas geben. I w tej pierwszej, przemowie Bóg pyta o ludzi ochotnego serca, którzy chcieliby mu coś dać. Und ich hoffe, dass wir hier ein paar Mathematiker haben unter uns. Mam nadzieję, że jest tu parę matematycznych głów między nami, die ein bisschen rechnen können. Które trochę mu potrafią liczyć. Denn es geht hier viel um Maße und um Zahl. Dlatego, że w tych rozdziałach wiele jest wypowiedzi dotyczących miar i liczb. Denn Gott fragt hier um verschiedene Materialien. Dlatego, że Bóg pyta tutaj o różne materiały. Gott kann nicht alles gebrauchen. Bóg mianowicie jest kimś, który nie widzi przydatności wszystkich rzeczy, jak lecą. Wybiera. Aber Gott möchte etwas Besonderes haben für diese Stiftshütte, die er hat bauen lassen. Ale Bóg chce mieć coś szczególnego, co będzie przydatne do budowy tego przybytku. Und ich möchte in der ersten halben Stunde ein kleines bisschen über die Gegenstände sprechen. W pierwszej pół godzinie chciałbym najpierw mówić coś nieco powiedzieć na temat tych przedmiotów różnych. Und danach möchte ich euch zeigen, wie die ganze Stiftshütte zusammengebaut ist, also bis Kapitel 31. Później, jak z tego wszystkiego złożony był ten przybytek, aż do zakończenia tego 31 rozdziału, o którym mówiłem. Da habe ich euch einen Zettel mitgebracht, da könnt ihr das eintragen. Mam takie kartki, których można to ładnie uporządkować i wpisać sobie dokładnie. Und dann machen wir eine Pause. Później zrobimy przerwę. Und dann gucken wir uns mal drei Gegenstände ganz besonders an in dem zweiten Teil. I w drugiej części chciałbym, abyśmy się przyjrzeli trzem wybranym sprzętom z tego przybytku bardzo blisko. Und ich möchte gerne die Reihenfolge der Schrift benutzen. I chciałbym przy tym zachować kolejność, jakiej używa przy tym Słowo Boże. Wenn ich euch hier ein Bild zeige, jak na przykład wam pokażę, dann sah vielleicht so die Stiftshütte aus. O, tak na przykład mógł wyglądać ten namiot spotkania w pustyni. Wenn ich euch jetzt frage, die zu beschreiben, jakbym was teraz poprosił o to, aby go opisać, dann fangt ihr normalerweise außen an. To byście normalnie rzecz biorąc zaczęli od opisu otoczenia. Prawdopodobnie. Aber Gott macht das immer etwas anders. Ale Bóg zawsze to robi inaczej. Und wir wollen mal gucken, wie Gott die Sachen uns vorstellt, wie der Herr Jesus uns das vorstellt. I chcielibyśmy to zaobserwować, jak Bóg, jak Pan Jezus przedstawia nam te sprawy ze swojej perspektywy. Er fragt erst das ganze große Volk, ein Millionenvolk, gib mir, was ich haben möchte. I widzimy tutaj, że zaczyna od tego, by poprosić ten lud milionowy, czy tam w każdym razie liczny, o to, aby dał mu to, co on potrzebuje do tego. Wie viele Stoffe stehen da? Ile tutaj materiałów różnych jest wymienionych? Zählt mal eben. Policzcie. So ein bisschen tun, ne? Policzcie, ile tych materiałów jest waszym zdaniem tam? Wer es weiß, kann sagen. Also ktoś, kto już pierwszy ma tę liczbę, może powiedzieć.
Wir machen das zusammen. Das erste sind Metalle. Najpierw metale są wymienione. Gold, Silber und Bronze. Złoto, srebro, bronze, Kupfer albo miedź można tu widzieć, albo brąz. Das zweite sind Stoffe, blauer Purpur, roter Purpur und Karmesin und Byssus. Następnie przychodzą materiały tekstylne, fioletowa purpura, czerwona purpura i karmazyn i bisior. I bisior, tak jest. Und das dritte sind die Felle, nämlich einmal die Felle aus Ziegenhaar, die rot gefärbten Widerfelle und die Seekuhfelle. I następnie przychodzą skóry. Kozia sierść, mamy tutaj skóry baranie i z tymi skórami bosruszczymi to jest problem u nas. Jak to jest manata skóra, nie była. Manata, o. Dobrze, dobrze, Jasiu, dziękuję. Das vierte ist Akazienholz. Następnym materiałem jest drewno akacjowe. Das fünfte ist Öl. Piąte to jest olej. Das sechste sind die Gewürze. Następnie przychodzą przyprawy. Das siebte sind die Steine. I siódme różnego rodzaju kamienie. Wie viele Stoffe sind da in der Stiftshütte verbaut? A więc ile Stoffe oder Arten der Stoffe? Arten der Stoffe. No, to, a więc ile rodzajów różnych materiałów jest? Ile? Sieben. Siedem. Siedem rodzajów materiałów. Wir haben aber gesehen, da gibt's mehrere einzelne. Widzieliśmy wprawdzie, że jest różnych już pojedynczych wymienionych ileś tam, ale siedem rodzajów. Dann sehen wir zweimal sieben, sind 14. A więc będzie tam razem 14, jakbyśmy tak dokładnie zliczyli. Das haben wir nicht geschrieben. Nie my to napisaliśmy. Das ist die Struktur des Wortes Gottes. Taka jest struktura Słowa Bożego. Und alle diese Stoffe haben eine unterschiedliche Bedeutung. I każdy z wymienionych materiałów posiada specyficzne dla siebie znaczenie. Ich gehe mal mit euch diese Bedeutung durch. Chciałbym z wami przejść przez te znaczenia tych materiałów. Und ihr werdet immer eine große Freude haben dabei. I myślę, że będziecie mieli zawsze radość powiązaną z odkrywaniem tego, jakie to jest. Die ersten drei Metalle sind die Charaktereigenschaften Gottes. Pierwsze trzy metale to są trzy cechy charakteru Boga samego. Besonders in dem Herrn Jesus. Das erste ist die Herrlichkeit und Heiligkeit Gottes. Przede wszystkim w Panu Jezusie widoczne to jest. Pierwszą cechą naczelną jego charakteru to była świętość, Heiligkeit und? Und Herrlichkeit. I wspaniałość Boga. Ich gebe euch gleich ein Vers dafür, dass wir das sehen. Chciałbym wam podać za tym wiersz, który jasno o tym mówi, że to tak jest, jak mówię. Nee, das mach sofort. Albo może od razu. Was war eine Stadt ganz aus Gold? Jakim miastem było miasto, które całkowicie ze złota jest zbudowane? Das war Jerusalem. To jest Jerusalem, tak. Ja. Und da lesen wir in Offenbarung 21, czytamy o tym, czytamy o tym w 11 wierszu 21 rozdziału Księgi Objawienia. 21:11. Und mające chwałę Bożą, blask jego podobny do blasku drogiego kamienia, jakby jaspisu lśniącego jak kryształ. Und sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Że ono miało tutaj, to Jeruzalem, chwałę Bożą. Ein anderer Vers in Psalm 29. W Psalmie 29 mamy jeszcze pomocny wiersz. In Vers 9 schreibt der David, der ja nur die Stiftshütte kannte, den Tempel hat er erst designt, gebaut oder gemalt. 29. Vers. Vers 9. 9. Wierszu. Der letzte Teil. In seinem Tempel spricht alles Herrlichkeit. A w świątyni jego wszystko woła chwała. Im Heiligtum war alles Gold. A więc wszystko w świątyni było złote. Chwałą mówiło. Przemawiało chwale. Gold ist Herrlichkeit. Złoto obrazuje chwałę. Wir können sogar noch eine Sache nehmen aus Hebräer, aus dem Hebräerbrief. Moglibyśmy jeszcze do tego wziąć jedną rzecz, która jest zapisana w liście do Hebrajczyków. Hebräer 9, Vers 5.
9 rozdział Hebrajczyków, wiersz 5. Da steht oben über ihr, da wird von der Stiftshütte im Hebräerbrief gesprochen. Wiemy o tym, że tutaj jest w liście do Hebrajczyków mowa o tym przybytku na pustyni. Über dem oben über der Bundeslade, oben über ihr aber die Cherubim der Herrlichkeit. Jest, gdy jest on znowu tutaj wspominany, to jest powiedziane o tym wieku pojednania pokrywą, tu o pokrywie tu jest mowa, i nad nią cherubini chwały. Ist das nicht herrlich? Czyż to nie wspaniałe? Gold, ein Bild der Herrlichkeit Gottes. Jak widzieć złoto jako obraz chwały Boga. Und insbesondere in der Offenbarung des Herrn Jesus. I w szczególności widoczne jest to w objawieniu Pana Jezusa, w Jego osobie. Wir denken sofort an den Vers aus Johannes 1. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Przypomina nam się natychmiast ten wiersz z pierwszego rozdziału Ewangelii Jana. I widzieliśmy chwałę Jego. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater. Chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca. Das ist ein Bild von dem Gold. To jest obraz złota, was der Johannes hat anschauen dürfen, który mógł zaobserwować Jan wyraźnie. Eine weitere Eigenschaft des Metalles ist Silber. Drugim wymienionym metalem tutaj jako cecha Boża jest srebro. Wofür steht Silber? I co przedstawia srebro nam? Łatę pojednania. Co mówisz, Jasiu? Zapłatę pojednania. Nie zrozumiałem. Pojednania? Zapłatę pojednania. Aha. Ja? Das ist für Geld. Silber und Geld ist das gleiche Wort im Hebräischen. Srebro i pieniądz to jest to samo słowo w hebrajskim języku. Er, unser Herr, hat diese Erlösung in seiner Person geschaffen. Pan Jezus w swojej osobie wykonał to zbawienie, tą zapłatę. Und Kupfer steht für was? A czym jest jeszcze miedź wymieniona tu, albo brąz? Wer jetzt ein bisschen Physik kennt, der weiß, dass der Schmelzpunkt vom Kupfer am höchsten liegt. Kto trochę z fizyką się zajmuje, to wie, że temperatura topnienia miedzi am höchsten von allen Metallen. Von drei reinen Metallen. Ja. Z tych trzech metali punkt topnienia miedzi, czy temperatura topnienia miedzi jest najwyższa. Auch heute werden noch Brandschutztüren aus Kupfer gemacht. Jeszcze dzisiaj drzwi przeciwpożarowe wykonuje się do specjalnych zastosowań z miedzi, z blachy miedzianej. Die verbrennen nicht. One nie spłoną. Aber das Kupfer steht dafür. Ale miedź jest tutaj obrazem, dass der Herr Jesus in seinem Charakter im Feuer gewesen ist. Jest obrazem tej prawdy, że Pan Jezus w swoim charakterze był obecny w ogniu. Und er ist überhaupt nicht verzehrt worden. I ten ogień go się nie imał. On go nie był w stanie po prostu pożreć, zaszkodzić mu. Aus diesem Feuer kam nur Herrlichkeit hervor. Gdy był w tym ogniu, to z tego ognia jedyne, co się wydobywało, to po prostu chwała dla Boga. Ein Beweis ist das, als die Rotte Korah sich aufgelehnt hatte. Pewnym dowodem na to jest opisana w historia buntu Korego w Słowie Bożym. Dann wurden sie verzehrt und vernichtet. Ci wszyscy buntownicy, ci rebelianci Korego, oni zostali przez ogień strawieni. Aber nur die kupfernen Pfannen blieben übrig. Ale jedyne, co zostało, to kadzielnice miedziane. One pozostały. Alles wurde verbrannt. Wszystko resztę zostało spalone. Und diese Pfannen wurden an den Altar geheftet, an dem kupfernen Altar. I te właśnie, dobrze mówię, kadzielnice, prawda? One zostały przyczepione później do ołtarza.
Drei herrliche Charakterzüge der Herrlichkeit des Herrn Jesus. A więc trzy wspaniałe cechy charakteru osoby Pana Jezusa. Jedes Mal, wenn ihr in Zukunft Silber seht, za każdym razem, gdy w przyszłości będziecie spotykać się ze srebrem, dann denkt an den Herrn Jesus. Słowie Bożym, to myślcie o Panu Jezusie. Wenn ihr Gold seht, denkt an den Herrn Jesus. Jak będziecie widzieli złoto, myślcie o Panu Jezusie. Wenn wir Bronze sehen oder Kupfer sehen, dann denken wir an den Herrn Jesus. Ale gdy będziecie widzieli brąz albo lepiej może miedź, powiedzieć tutaj, myślcie o Panu Jezusie. Also die drei Metalle sprechen überall in der Stiftshütte von dem Herrn Jesus. A więc te trzy metale, gdziekolwiek nie były użyte w tym... Sie wollen mit der Stiftshütte bauen. Beginn. Idą pokryć miedzią. Sie gehen in der Tür, um die mit Kupfer zu beschlagen. Ja. Danach kommen vier andere Stoffe. Więc jeszcze raz, te wszystkie metale, gdziekolwiek nie pojawiają się w tym przybytku, one mówią właśnie o tych cechach charakteru Pana Jezusa. Następnie mamy do czynienia z materiałami. Wir haben blauen Purpur, roten Purpur, Karmesin und Byssus. Mamy tutaj fioletową purpurę, czy niebieską purpurę, czerwoną purpurę, karmazyn dwakroć farbowany i bisior. Und das sind die vier Farben, die ganz oft zusammen benutzt werden. To są cztery kolory, które bardzo często są razem zestawione. Aus diesen Farben ist die Tür des der Stiftshütte gemacht. Z tych czterech kolorów składa się tutaj ta brama, przez którą wstępowano do tego na ten obszar. Und wer in der Schrift hat gesagt, ich bin die Tür? A kto mówi w Słowie Bożym, ja jestem drzwiami? Das ist ein Bild unseres Herrn Jesus. To znowu jest obraz o Panu Jezusie. Und so wie er als Mensch auf dieser Erde war. I to obrazuje go to takim, jakim on był na tej ziemi. Und wie ist uns der Herr Jesus vierfach vorgestellt? Jak Pan Jezus jest nam czworako przedstawiony przede wszystkim? Er ist uns in vier Evangelien vorgestellt. On nam przedstawiony jest w czterech Ewangeliach. Und diese vier Charakterzüge sind in den vier Farben zu sehen. I te cztery odmienne, jak można powiedzieć, punkty widzenia jego charakteru tu na ziemi są również i odzwierciedlone w tych czterech różnych barwach. Blau ist die Farbe des Himmels. Niebieski to kolor wskazujący na niebo. Und wer ist der Mensch aus dem Himmel? Kto jest tym człowiekiem z nieba? Das ist der Herr Jesus selbst. To jest Pan Jezus sam. Wir lesen einmal kurz den Vers aus Johannes 3. Z Jana, Ewangelii Jana z trzeciego rozdziału możemy przeczytać tutaj wiersz, który nam to przedstawia. In Johannes 3, Vers 13, die Stelle kennt ihr alle. 13 rozdział trzeciego rozdziału Ewangelii Jana mówi nam, 13 wiersz, przepraszam. Der Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Syn człowieczy, który jest w niebie. Das hat der Herr Jesus hier auf der Erde gesagt. Tu, będąc na tej ziemi, Pan Jezus o sobie to powiedział. Im Johannes Evangelium wird er als der Sohn, der im Himmel ist, beschrieben. W Ewangelii Jana Pan Jezus jest opisany jako syn, który jest w niebie. 1. Korinther 15, Vers 47 sagt. Pierwszy list do Koryntian jeszcze 15, wiersz. 1. Korinther 15, 47. 47 wiersz mówi nam. Pierwszy człowiek jest z prochu ziemi ziemskiej. Drugi człowiek jest z nieba. Der zweite Mensch vom Himmel. Ist das nicht herrlich? Czyż to nie jest wspaniała rzecz? Dieses Blau spricht immer vom Himmel. Ten niebieski kolor zawsze mówi o niebie. Dieses Blau ist der Herr Jesus dargestellt im Johannesevangelium.
I ten niebieski kolor to jest obraz Pana Jezusa w Ewangelii Jana. Also mich erfreut das unglaublich. Mnie to po prostu niewiarygodnie raduje. Und die, jak o tym myślę. Und die ganze Stiftshütte, die sollte ja nicht nur stehen, die sollte auch getragen werden. I ta cała, ten cały przybytek na pustyni, on nie tylko, że miał stać na pustyni, ale miał również być noszony. Und da ging in der Mitte, waren die Träger, die Söhne Lefis, die trugen die ganzen Geräte. Tam byli obecni Lewici, którzy mieli za zadanie nosić te wszystkie sprzęty. Und sechs Stämme mussten vorwegziehen. Sześć plemion musiało najpierw wyruszać, iść przodem. Sechs Stämme mussten hinterhergehen. A sześć musiało iść za nimi. In einer exakten Reihenfolge. W dokładnym, niewyznaczonej kolejności. Und überall waren Geräte. A wszędzie tam były sprzęty, które die waren alle überdeckt mit so einer Seekuhfell. I oni byli, one były przykryte tymi skórami tego manata, tak jak u nas to jest napisane, skóry borsucze. Wisst ihr, wenn so ein Nomade da oben damals aus der Wüste runterguckte auf das Volk. Gdy jakiś z tych nomadów w pustyni patrzył na ten lud, jak ociągnął, da sah der ein riesiges Volk da durch die Wüste laufen. To widział potężny lud, który idzie przez pustynię. Auf einmal trugen die überall so Geräte mit Seekuhfellen drüber. I naraz widzi fragment tego pochodu, w którym niesione są różne fragmenty, jakieś sprzęty, ale przykryte właśnie tymi skórami manata. Aber auf einem Gerät lag über dem Seekuhfell noch etwas anderes. Ale jeden z tych sprzętów jeszcze wyglądał całkiem inaczej niż pozostałe właśnie przykryte tymi sprzętami. Da lag noch eine purpurblaue Decke. Na nim było inne nakrycie. Mianowicie pokrycie, czy taka, jakby to powiedzieć, no rodzaj nakrycia z niebieskiej purpury. Było to i to, skóra. To i to. Sucza i na to jeszcze. Aha. Das einzige Tuch, was zu sehen war, war ein blaues Tuch. Alles andere war Seekuhfell. Jedyny pośród tych skór to było właśnie to, że była widoczna ta niebieska purpura. Ich lese euch das aus 4. Mose 4, Vers 6. Z 4. Mojżeszowej 4 możemy to przeczytać, wiersz 6. Da wird aufgelistet, wie die Kehatite alle Teile tragen sollen durch die Wüste. 4. Mose 4, 6. Czytamy właśnie to tutaj, że następnie położą na niej okrycie ze skór borsuczych, powinno być tych manatowych, a na nim rozciągną sukno z błękitnej purpury i założą drążki. Da waren Menschen, die trugen die Bundeslade. A więc byli tam ludzie wyznaczeni do tego, by nieść tą skrzynię przymierza. Und oben drüber war diese blaue Decke. Która była przykryta, oprócz tych skór, jeszcze tą tkaniną z niebieskiej purpury. Als die Bundeslade durch den Jordan ging als erstes. Gdy w pewnym momencie ta skrzynia przymierza była niesiona przez wody Jordanu. Da gibt's viele Kinderbibeln, die haben da so eine herrliche Bundeslade gemalt. Jest wiele tych takich Biblii dla dzieci, gdzie ta scena jest zobrazowana, namalowana, jak oni przechodzą z nią przez Jordan. Ich glaube nicht, dass die Gold war, was die sahen. Nie sądzę, żeby to było tak, jak tam czasami się przedstawia, że to, co było widać, to było złoto odkryte. Sondern sie sahen diese blaue Decke. Nie, oni widzieli, ci, którzy byli obserwatorami tej sytuacji, mogli widzieć coś, co było przykryte niebieską purpurą. Den Herrn Jesus Christus dargestellt. Która przedstawiała Pana Jezusa w jego niebieskim charakterze. Dann gibt es den roten Purpur, das ist eine Mischfarbe zwischen Scharlach und dem blauen Purpur. Jest jeszcze czerwona purpura, ale w rzeczywistości to ona to była taka mieszanka dwóch barw, niebieskiej i czerwonej, jak szkarłat. Entweder Karmesin oder Scharlach wird manchmal durcheinander gebraucht. Albo szkarłat, albo karmazyn, czasami to bywa zamiennie używane. Und gerade dieser Scharlachmantel, der im Matthäus-Evangelium genannt wird. W szczególności, jeżeli chodzi o ten płaszcz,
szkarłatny, który jest przedstawiony nam w Ewangelii Mateusza, dem der Herr Jesus übergeworfen wurde zum Spott, który został Panu Jezusowi narzucony po to, aby go wydrwić jako króla, als wenn ein König sei auf dieser Erde, po to, aby po prostu szydzić z niego jako z rzekomego króla, zeigt den Herrn Jesus, wie uns im Matthäus-Evangelium vorgestellt wird. To właśnie ta barwa, ona wskazuje nam na Pana Jezusa jako tego króla odrzuconego w Ewangelii Mateusza. Dieses herrliche Karmesin kommt von einer Laus. Was ist eine Laus, Matthäus? Eine Schildlaus. Eine kleine an den Bäumen, die da ist. Weiß ich nicht. Was ist das? Die saugt den Saft aus den... Aus Aber ist das ein Wurm oder was? Ja, ein Wurm. Aha. Pochodzi ta farba czerwona z jakiegoś robaczka, który odżywia się żywicą drzew. Szkarłatniki. Und das ist der gleiche? Tak? To się nazywa? Szkarłatnik? No, ślimaki. Ślimaki, szkarłatniki, one się nazywały. Ale to nie, ja, chyba nie, nie, nie tutaj, Jasiu. Może nie tu. Und to chodzi o robaczka. Aha. Das ist der gleiche Ausdruck, der in Psalm 22, Vers 7 steht. 22, Psalm, wiersz 7, to jest dokładnie tam to wyrażenie, 22 wiersz 7. Ich aber bin ein Wurm. Ale ja jestem robakiem. Tu chodzi właśnie o takiego robaka. Und wir haben letztes Jahr auf einer Konferenz gelernt, dass dieser Wurm auf Holz sich ansaugt. Ostatnio rozważaliśmy to trochę bliżej na jakiejś konferencji, tego właśnie istotę zachowania tego robaczka, że on wsysa się, jakby można powiedzieć, w drzewo. Und wenn man den abreißt, den Wurm, i gdy go się próbuje zerwać z tego drewna, do którego on się przysie, dann gewinnt man dadurch das Karmesin. To w ten sposób jego ciało rozdzierając pozyskuje się ten barwnik karmazynowy. Aber dieser Wurm hängt an einem Holz. Ale ten robaczek, on jest, proszę? Jest przyklejony do tego drewna tak silno. Dazwischen fließt das Karmesin raus. Diese Flüssigkeit, wenn man das rauszieht. Jak się właśnie go wyciąga, to wypływa ten karmazynowy płyn. Und unten drunter liegen die Jungen von dem Wurm. Jungen. Ja, die kleinen Würmer. A poniżej tego gdzieś widać wyraźnie potomstwo jego, takie maleńkie. Das ist ein Bild von dem, was unser Herr Jesus auf Golgatha am Kreuz getan hat. Można powiedzieć, jak się temu blisko przyglądamy, to dostrzegamy bardzo trafny obraz tego, co Pan Jezus dla nas uczynił właśnie na krzyżu Golgoty. Ist das nicht ergreifend? Czy to nie porusza naszych serc? On tak boleśnie dotknięty, aby to potomstwo było? Erlösung durch Karmesin. A więc to wybawienie przez ten karmazyn, przez tą barwę, co ona oznacza. Die Rahab hat in Jericho eine Schnur aus Karmesin gehängt im Fenster. Rahab, ta wyratowana w Jericho, ona wyrzuciła przez okno swoje ten sznur z czerwonego takiego włókna karmazynowego. Das Zeichen der Erlösung. Jako znak wybawienia. Das ist unser Herr Jesus. To jest nasz Pan Jezus. Und der rote purpur, a czerwona purpura, steht immer nach dem blauen purpur und immer zwischen rotem purpur. Der rote purpur steht immer zwischen blauem purpur und karmesin. A czerwona purpura, ona zawsze się pojawia pomiędzy niebieską purpurą a tą karmazynową purpurą. Könnt ihr heute gut im Computer oder in einer App nachgucken. Możecie to sprawdzić w komputerze, tak jest. Und das ist die Herrlichkeit des Königs auf der Erde und des Sohnes Gottes im Himmel verbunden, das ist der Herr Jesus als Mensch auf dieser Erde. To są, jakby można powiedzieć, połączenie dwóch tych barw, dwóch cech. I przedstawia to chwałę Pana Jezusa jako króla na tej ziemi, ale człowieka, który jest jednocześnie tym z nieba. Wie er uns vorgestellt wird im Lukas-Evangelium. Tak, jak on jest tam przedstawiony w Ewangelii Łukasza z kolei. Und Byssus ist Baumwolle. A bisior jeszcze nam zostaje, jako ostatnie,
To jest bawełna. Das feinste Leintuch, was es gibt damals. To było najdelikatniejsze włókno, jakie człowiek w tamtym czasie umiał wyprodukować. Und wir wissen, dass der Herr Jesus sich mit einem Leintuch umgürtete, um die Füße der Jünger zu waschen. Johannes. My wiemy o tym, że Pan Jezus właśnie takim prześcieradłem czy taką chustą się przepasał, aby uczniom umyć stopy. Unser Herr als Diener. To przedstawia w szczególności naszego Pana jako sługę. Wie uns der Herr Markus Evangelium vorgestellt wird. Tak, jak to nam przedstawia Ewangelia Marka. In den vier Evangelium diese vier Farben. A więc w tych czterech Ewangeliach mamy te cztery cechy zawarte, które odzwierciedlone są w czterech barwach. Um in die Stiftshütte reinzukommen. Teraz znowu patrzymy na ten obraz. Aby wejść do tego przybytku, gab es nur einen Eingang. To do tego istniał tylko jedno wejście. Z jednej strony można było wejść. Und dieser Eingang ist der Herr Jesus Christus selbst. Wejściem tym już samą w sobie jest Pan Jezus. Wir werden das irgendwann vielleicht mal betrachten, dass es ein Tuch war aus diesen vier Farben. Może będziemy to później mogli jeszcze bliżej rozważać, że było to rodzaj takiej kurtyny czy czegoś, jak to nazwać, nie wiem, nie pamiętam. Płachty. Jak to jest? Płachta. No płachta to zasłona, coś w rodzaju takiego. I tkane w każdym razie tutaj i stanowiło rodzaj bramy. Bist du schon mal innen gewesen in der Stiftshütte? Czy już byłeś w tym przybytku? Ich meine jetzt byłaś? Geistlich. Mam na myśli oczywiście duchowo. Hast schon mal Interesse gehabt? Czy już cię tam ciągnęło? Czy już miałeś zainteresowanie w tym, żeby tam zajrzeć? Das ist wie in dem Modell von Holland ein Schritt von drinnen nach draußen. Tak jak w tym modelu w Holandii, to tylko jeden krok dzielił człowieka od wewnątrz do zewnątrz. Jeden krok. I dwa światy. Indem wir an ihn glauben, haben wir diesen Zugang zu dem Haus Gottes. Jeżeli my wierzymy w Niego, On jest przedmiotem naszej wiary, to wtedy natychmiast jesteśmy w środku. Mamy dostęp do tego domu Bożego. Wir haben jetzt noch drei andere diese Decken gehabt hier. Ich bin wieder zurück auf 2. Mose 25. Znowu teraz wracam do 2. Mojżeszowej 25 i teraz z kolei przechodzimy. Wir kommen zurück auf 2. Mose 25 ja. Und zwar zu den Fellen. Przechodzimy właśnie teraz do tych skór, jakie są. Einmal aus Ziegenhaar. I jedna ze skór to jest skóra kozia, z kozia sierść jest napisane tu lecz. Das ist sehr schwierig, ein Fell aus Ziegenhaar herzustellen. Jest bardzo trudną rzeczą, aby wytworzyć futro z koziej sierści. Aber es gab verständige Frauen, die das machten. Ale były kobiety bardzo zręczne, które umiały to zrobić. Vielleicht bist du eine Schwester gerade, die Ziegenhaarfelle herstellt. Może ty właśnie jesteś siostrą, która jest w stanie takie okrycia z tego włosia, z tej sierści koziej wytwarzać. Mówiąc duchowo oczywiście. Ein Bild von dem, wie der Herr Jesus als Ziege geopfert wurde, was nämlich das Ziegenopfer ist immer Verbindung mit dem Sündopfer. To przedstawia Pana Jezusa jako ofiarę z takiego koźlęcia, das war Sündopfer. Immer zum Sündopfer. Zawsze taki koziołek był składany na ofiarę za grzeszną. Und die Ziege steht auch immer für die Einsamkeit. I jednocześnie ta sierść kozia, ona wskazuje na pewien charakter, mianowicie na samotność. Und das bedeutet auch die Abgesondertheit des Herrn Jesus, dass er abgesondert war. To oznaczało również jego odłączenie od w samotność, aby to ponieść. Dann gab es wieder Fälle, das ist ein männliches Schaf. Znowu mamy tutaj. Das zweite sind die Widerfälle. Mamy znowu baranie skóry, to jest druga rzecz. Das Schaf war das Tier für das Brandopfer. Jeżeli chodzi o owce, to były to zwierzęta, które były w szczególności przeznaczone na ofiarę całopalną. Und das dritte, das war eine Seekuhfell.
I trzecia rzecz, która jest nam wymieniona, ona jest u nas tłumaczona w Biblii jako skóry borsucze, to jest skóra manata, czy tak jakbyśmy bezpośrednio tłumaczyli z niemieckiego, krowy morskiej. Heute werden noch bei den Beduinen Pantoffeln hergestellt aus Seekuhfellen. Beduini jeszcze do dzisiaj wytwarzają z tej skóry tego zwierzęcia właśnie wodnego, wytwarzają sobie taki rodzaj miękkiego obuwia takiego domowego, pantofle. Die haben keine besondere Schönheit. One nie mają jakiejś szczególnej piękności na zewnątrz. Wie der Herr Jesus kein Aussehen und keine Pracht hatte. Tak jak to zachowujemy według słowa, że Pan Jezus nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy. Wie Jesaja 53, tak? Tak jak o tym mówi wprost Izajasz 53 rozdział. Sondern er ging durch diese, über diese Erde rüber, ohne Aufmerksamkeit. Lecz on szedł po tej ziemi tak, aby nie swoją zewnętrzną posturą pociągać za sobą ludzkie oczy. Ja. Yeah. Das heißt gegen Sünde. Yeah. Und diese drei Eigenschaften war das äußere Erscheinungsbild, wie der Herr Jesus äußerlich zu den Menschen kam auf dieser Erde. I te trzy, jakie wymieniliśmy tutaj rodzaje skór, one wskazywały na cechy zewnętrznego wizerunku Pana Jezusa, tak jak on wystąpił jako ten cudowny człowiek i Bóg w jednej osobie, ale w stosunku do świata otaczającego go. Tak jak go można było oglądać oczyma. Und dann haben wir noch vier Eigenschaften, nämlich einmal das Holz. Pozostają nam jeszcze cztery inne cechy zobrazowane w kolejnych materiałach, mianowicie najpierw drewno. Arbeitet einer von euch mit Holz? Czy ktoś z was zajmuje się trochę obróbką drewna? Was ist das Besondere von Akazienholz? Co jest szczególnego w drewnie akacjowym? Akacja jest bardzo trudnym drzewem do obrabiania, ale bardzo twarda. Akazienholz ist sehr hart und auch sehr schwierig zu bearbeiten. I pogardzana przez stolarzy. Und sie hat kein besonderes Ansehen bei den Tischlern oder Zimmermännern. Wypuszcza korzenie do 60 metrów na pustyni w dół, żeby czerpać wodę. Und auf der Wüste ist sie fähig bis 60 Meter tief die Wurzeln zu in den Boden zu schlagen. Das ist das einzige Holz in der Wüste. Właściwie to jest jedyne drzewo w pustyni. Ich glaube, wir würden alle heute das Akazienholz nicht sägen können. Myślę, że drewno akacjowe byłoby dla nas w ogóle niemożliwe do przepiłowania dzisiaj. Gott hat ein Oholiab bestimmt, der konnte das. Bóg takiego Oholiaba, zdaje się, do tego najął, który potrafił obrabiać to drewno. Ein Bild von dem Herrn Jesus, der aus wirklich wahrer Mensch geworden ist. Ale jest to obrazem Pana Jezusa, który był prawdziwie człowiekiem. Die griechische Übersetzung, die Septuagint, hat das interessant übersetzt. Bardzo interesująco miejsca na to wskazujące przedstawia Septuaginta, a więc greckie tłumaczenie Starego Testamentu. Die sagt nicht Akazienholz, sondern unverderbliches Holz. Ona nie przedstawia tego po prostu jako drewno akacjowe, tylko jako drewno, które nie niszczeje. Das ist unser Herr Jesus. Takim jest Pan Jezus. Als Mensch schon im Himmel. Jako obecnie, jako człowiek w niebie. Niezniszczalny. Unverderblich. Ja. Jeszcze coś powiem na temat tej akacji. Co do niezniszczania. Zu der Unverderblichkeit dieses Holzes will ich noch ein Wort sagen. Dąb jest twardym drewnem. Eiche ist ein hartes Holz. Hart genug. Zostawmy go w korze. Wenn wir das in der Rinde, Baumrinde so überlassen. To tak szybko zgnije, za rok potrafi zmurszać. Es wird sehr schnell verderben in der Rinde. I robaki takie zwane spuszczele, one go tak pociągują. Besondere Art von Würmern werden sie zerfressen, dieses Holz. Innerhalb von einem Jahr. Akacja odkopiesz,
A choćbyś w korze, to ona powierzchownie tylko zmurszeje, a w środku jest nadal twarda i dobra do użytku. Akazien Holz ganz im Gegenteil. I robak przez nią nie przejdzie. Der Wurm kann das nicht zerfressen. Absolut, ist nicht möglich. Kannst du mir mal ein Stück Akazienholz geben? Czy ty możesz mi kawałek załatwić drewna akacjowego? Ich habe paar Mal schon über die Stiftzünder gesprochen. Jeder hat ich habe noch kein Stück Akazienholz. Ja, mówiłem kilkakrotnie już na temat namiotu spotkania, ale nie miałem nigdy nikogo, kto by mi kawałek drewna akacjowego To się nazywa grochodrzewina, bo to takie groszki wiszą na tym, i jest bardzo ciernista, podobnie jak ciern, który Pan Jezus miał na głowie. Jest auch Dorn. Dornisch. Dornisch ist Baum. Baumart, ja. Dann haben wir noch das Öl. Następnie mamy jeszcze wymieniony olej. Öl ist ein Bild von dem Heiligen Geist. Olej jest, czy oliwa, jest obrazem Ducha Świętego. Wie die Priester und die Könige und die Propheten sind mit Öl gesalbt worden. Tak jak kapłani, prorocy i królowie, przepraszam, byli namaszczani również olejem. Wie auch 1. Johannes 2 und 2. Korinther 1 sagt, dass wir auch gesalbt sind mit dem Heiligen oder mit dem Heiligen Geist. Również i 1. Jana 2 rozdział oraz 2. Korinthów 2. Korinther 1. Jeden mówi o tym, że jesteśmy i my tym olejem namaszczeni. Und 1. Johannes 2. I 1. List Jana 2 rozdział. Und dann haben wir noch die Gewürze. Potem pojawiają się nam przyprawy najróżniejsze. Gewürze ist was ganz wunderschönes. To jest coś bardzo pięknego samo w sobie. Das ist nämlich sind die inneren Herrlichkeiten des Herrn Jesus. To te przyprawy, one wskazują na wewnętrzne wspaniałości charakteru Pana Jezusa. Wir kennen zum Beispiel Weihrauch. Na przykład znamy kadzidło. Und wenn das an Feuer kommt und aufgeht, gdy kadzidło wrzucało się do ognia i unosił się dym tego kadzidła, ist es dieses Räucherwerk. To było to wspaniałym właśnie tym dymem kadzidlanym. Da können wir eine Stunde drüber sprechen, das machen wir jetzt nicht. Moglibyśmy godzinami na ten temat mówić. Teraz nie będziemy tego tematu dokładnie omawiać. Und als letztes haben wir die Steine. Jako ostatni rodzaj materiałów mamy wymienione kamienie. Die sollten von den Ältesten gebracht werden. I te kamienie miały być przez starszyznę przyniesione. Und insbesondere der Onyxstein. I w szczególności kamień onyksowy. Und der Onyxstein erinnert uns wieder an den Garten Eden, denn da war dieses Land, wo das Gold und auch der Onyx kommt. I szczególnie to nam wskazuje na ogród Getsemane. Na ogród Eden, gdzie mamy te kamienie wymienione i również i złoto tam jest. Lass uns das lesen. 1. Mose 2. 1. Mojżeszowa, 2 rozdział. Da waren die vier Flüsse in Vers 11, der Name des ersten Pison, dieser ist es, der das ganze Land Havila umfließt, wo das Gold ist. Und das Gold dieses Landes ist gut, dort gibt es das Bedolach und den Stein Onyx. I tu mamy wymienione ten kamień onyksowy w 12 wierszu, ale przeczytamy 11 i 12. Nazwa, tu mamy te rzeki, nazwa pierwszej Pison, to ta, która opływa cały kraj Havila, gdzie jest złoto. A złoto tego kraju jest wyborne. Tam jest żywica bdelium i kamień onyksowy. Wir sind also wieder ganz am Anfang der Schrift. Znowu rozważając ten kamień, przechodzimy do samego początku Słowa Bożego. Das geht komplett durch bis Offenbarung 21. I on się ciągnie, jego znaczenie, aż do objawienia 21, do samego końca Biblii. Und ich hoffe, ihr habt gemerkt. Mam nadzieję, że to zauważyliście to. In allen diesen 14 Stoffen ist etwas von dem Herrn Jesus zu sehen. Że we wszystkich tych 14 rodzajach, w 14 materiałach widzimy wyraźne odzwierciedlenie cech charakteru Pana Jezusa. Und da sagst du, wie hat das denn der Jude gewusst damals oder der Hebräer? I sobie tak siedzisz i może zastanawiasz się, no dobrze, ale skąd miał o tym wiedzieć ówczesny Żyd? Wenn der vielleicht ein Stück Gold gekriegt hatte von den Ägyptern. Gdy on na przykład kawałek złota dostał i to jeszcze od Egipcjan.
Wie konnte er da wissen, dass das ein Bild des Herrn Jesus in seiner Herrlichkeit war? Jak on miał wiedzieć, że to jest obraz Pana Jezusa w jego chwale? Er konnte das nicht wissen. Nie, nie mógł tego wiedzieć. Er musste es abgeben. On musiał to oddać. Und wir dürfen heute diese Erklärung sehen. Ale my możemy widzieć to wyjaśnienie dzisiaj. Ist das nicht gewaltig? Czyż to nie jest wielka rzecz? Wir bleiben heute bei diesen Vorträgen nur bei zwei Dingen stehen. W tych wykładach dzisiejszych zatrzymamy się na dłużej tylko przy dwóch rzeczach. Wir werden heute nur noch über das Gold sprechen. Będziemy dzisiaj szczególnie mówić tylko o złocie. Und über mein Akazienholz. I o tym moim ulubionym drzewie akacjowym. Diese beiden Gegenstände behalten wir mal. Te dwie rzeczy chciałbym, abyśmy szczególnie zachowali w sercach. Gold spricht von der Herrlichkeit des Herrn Jesus. Bo złoto mówi o wspaniałości Pana Jezusa. Als Gott. Jako Bogu. Und Akazienholz spricht von seiner wahrhaftigen Menschwerdung auf dieser Erde. A akacjowe drewno mówi o jego prawdziwym staniu się człowiekiem. Also die anderen 12 Punkte könnt ihr vergessen. To znaczy, że właściwie tych 12 pozostałych punktów możecie zapomnieć. No bis heute Abend. Ale tylko na chwilę, do dzisiejszego wieczoru. Denn ich kann euch sagen, bo mógłbym wam powiedzieć, wenn wir sonntags morgens uns versammeln zum Brotbrechen, że gdy zgromadzimy się w niedzielę na łamanie chleba und wir singen zum Beispiel ein Lied, das der Wohlgeruch emporsteigt, i śpiewamy na przykład pieśń, w której wyrażamy taką myśl, że wznosi się ten wspaniały, ta wspaniała woń uwielbienia do Boga. Wisst ihr, wo ich dann gedanklich bin, wo ich dran denke? To czy wiecie, jakie myśli są wtedy w moim sercu? An diese Gewürze. Ja wtedy myślę o tych tutaj przedstawionych przyprawach, czy może tych wonnościach. Tych wonnościach, o lepiej powiedziane. Und zum Beispiel nur an diese eine Muschel, diese Weihrauchmuschel, diese besondere Muschel, die in dem besonderen Wohlgeruch oder in diesem Gewürz gegeben ist. Ich lese das einmal vor. In 2. Mose 30, Vers 34. W II Mojżeszowej 34 wiersz mamy coś szczególnego jeszcze pośród tych rzeczy wymienione. Da steht: Nimm dir wohlriechende Gewürze, stakte Räuchermuschel Galban. Das ist 30, Vers 34. 30 rozdział II Mojżeszowej, wiersz 34. I tutaj mamy napisane: Weź sobie wonności pachnącej żywicy i goździków i galbanu wonnego i czystego kadzidła. Steht hier nichts von Muschel. Was von Räuchermuschel steht das nicht. Das sind drei Ausdrücke, die stehen nur hier in der Bibel. Tu jest to po prostu wyrażenia, które tylko w tym jednym miejscu się znajdują. Es gibt viele Übersetzungen davon. Jest wiele różnych tłumaczeń tego miejsca. Im Deutschen haben wir eins, das heißt Räuchermuschel. I jedno właśnie z niemieckich mówi o takiej kadzidlanej muszli. Das ist eine Muschel, die im tiefsten Meer, aus dem tiefsten Meer hervorkommt. I to jest rodzaj takiej muszli, która pochodzi z najgłębszych głębin dostępnych dla człowieka, głębin morza. Und wenn das brennt, i gdy to się pali, dieses Gewürz aus dem tiefsten Meer, to można powiedzieć, ta wonność z najgłębszego morza, dann kommt da ein Wohlgeruch für Gott hervor. To pojawia się szczególnie piękna woń dla Boga. Das ist unser Herr Jesus, der in die tiefste der Tiefen hinabgesunken ist. To jest obraz na Pana Jezusa w jego cierpieniach, jak on się znalazł w najgłębszych głębinach, których nie jesteśmy w stanie przejrzeć. Wenn er in dieses Feuer hineingelegt wurde. Gdy on został włożony jako taki właśnie w tej głębi tych cierpień do ognia. Dann war das ein lieblicher Geruch für den Herrn. To było to jedynie tą cudowną, piękną wonią dla Boga. Für mich ist es gewaltig groß, nur diese Gegenstände zu sehen. To jest dla mnie coś niesamowitego za każdym razem, gdy mogę przyglądać się tym właśnie tutaj wonnościom. Jetzt haben wir die Details gesehen. Widzieliśmy troszeczkę bliżej detale. Und jetzt fliegen wir mit dem Hubschrauber ein bisschen höher, ja? Teraz jakbyśmy wsiedli do helikoptera i podnieśli się wyżej. Jeder kann mal hier ein Zettel nehmen.
Każdy z was niech sobie weźmie taką kartkę tutaj przygotowaną, wydrukowaną wcześniej. Ich möchte euch nämlich jetzt zeigen, wie die sieben Kapitel. Chciałbym wam mianowicie na podstawie tego przedstawić, jak te siedem rozdziałów, wie die aufgebaut sind und wie die Reihenfolge in der Heiligen Schrift ist. Jak one są uporządkowane i jaką kolejność nadaje im szczególną Słowo Boże. Denn diese Reihenfolge der Gegenstände, wie die uns in der Schriftüsse im 2. Mose vorgestellt werden. Nochmal bitte. Die Reihenfolge, wie sie uns beschrieben werden. Kolejność, w jakiej to jest nam opisane. Ist eine Reihenfolge, die uns einen Weg angibt. To jest kolejność, która nam tak jakby idzie w górę, dobrze zrozumiałem? Przedstawia pewną drogę. A, przedstawia drogę. Die Absicht, wie, warum eigentlich diese Stiftshütte für uns gegeben ist. I ten zamiar właściwie, dlaczego ten namiot spotkania został nam w ogóle podarowany. Vielleicht lesen wir dazu noch drei Verse. Może do tego przeczytamy jeszcze trzy wiersze. Aus 2. Mose 29. Najpierw z 2. Mojżeszowej 29. Und da werden uns die drei Hauptabsichten der Stiftshütte vorgestellt. Tutaj w tym rozdziale są nam przedstawione trzy główne zamiary, z jakimi został wzniesiony ten przybytek. Und ich hoffe, die drei Sachen nehmt ihr mit. Mam nadzieję, że te trzy właśnie rzeczy weźmiecie sobie do serca. Das ist also einfach. To jest prosta rzecz. Wir lesen 2. Mose 29, Vers 42 bis zum Schluss 46. Przeczytamy od wiersza 42 do wiersza 46 z tego rozdziału. 2. Mojżeszowa 29. Będzie to stała ofiara całopalenia, składana z pokolenia na pokolenie, przed Panem, przy wejściu do namiotu zgromadzenia, gdzie będę się spotykał z wami i tam rozmawiał z tobą. Objawię się tam synom izraelskim, a miejsce to będzie poświęcone moją chwałą. I poświęcę namiot zgromadzenia i ołtarz, a Arona zaś i jego synów poświęcę, aby byli moimi kapłanami. I mieszkać będę pośród synów izraelskich i będę ich Bogiem. I poznają, żem ja Pan, ich Bóg, który ich wyprowadziłem z ziemi egipskiej, aby mieszkać pośród nich. Ja, Pan, ich Bóg. In diesen wenigen Versen sind die drei Hauptabsichten der Stiftshütte aufgemalt. W tych kilku zaledwie wierszach są przedstawione trzy główne zamierzenia Boże, z jakimi zlecił budowę tego przybytku. Das erste haben wir ganz am Anfang schon besprochen. Pierwsze z tego na samym początku już o tym mówiliśmy. Nämlich Gott wollte wohnen bei dem Volk. Mianowicie dlatego powstał ten namiot, ponieważ Bóg chciał mieszkać pośród swojego ludu. Vers 45. To jest szczególnie zaakcentowane w 45. wierszu. Gott wollte Wohnung machen. Bóg chciał uczynić sobie mieszkanie. Eine zweite Sache, die in der Stiftshütte vorgestellt wird. Druga rzecz, która jest wyraźnie widoczna w tym namiocie spotkania. Zeigt Vers 43 am Ende und es wird geheiligt werden durch meine Herrlichkeit. To jest 43 wiersz pod koniec, że będzie to miejsce poświęcone moją chwałą. Gott wollte seine Herrlichkeit offenbaren. Bóg pragnął objawić swoją chwałę w tym miejscu. Und das dritte ist in Vers 42, wo es heißt, wo ich mit euch zusammenkommen werde. I trzecia rzecz jest przedstawiona w 42 wierszu, że mianowicie Bóg chciał się spotykać ze swoim ludem w tym miejscu. Und Vers 43, dort werde ich mit den Kindern Israel zusammenkommen. I że tu będzie spotykał się i zgromadzał się z ludem. Also, der Mensch durfte mit Gott zusammenkommen. Bóg, przepraszam, człowiek miał odtąd możliwość, aby spotkać się z samym Bogiem. Ich wiederhole die drei Punkte. Chciałbym powtórzyć te trzy punkty. Das erste, Gott wollte bei dem Volk Israel wohnen. Pierwsza rzecz, Bóg chciał mieszkać
wśród ludu izraelskiego. Das zweite, Gott wollte seine Herrlichkeit offenbaren. Druga rzecz, Bóg chciał objawić swoją chwałę. Und das dritte, Gott wollte mit dem Volk zusammen sich begegnen. I trzecia rzecz, Bóg chciał się spotykać ze swoim ludem. Eine Begegnung, eine Gemeinschaft zwischen Gott und dem Menschen. Aby istniała możliwość spotkania i posiadania społeczności z prawdziwym Bogiem. Ich hoffe, ich kann das euch in ein paar Bildern zeigen hier. Mam nadzieję, że będę mógł wam pokazać to na podstawie kilku obrazów. Und zwar habe ich euch eine Liste mitgegeben hier. Dałem wam tu razem z tym również pewną listę. Mit den ganzen sieben Kapiteln. Z tymi wszystkimi siedmioma rozdziałami, które, przez które przeciąga się ten opis. Und ich für mich habe hier dahinter geschrieben, was denn was ist, in was beschrieben wird. Dla siebie, tutaj krótko opisałem w krótkich słowach, co jest treścią każdego z tych fragmentów. Und ich zeige euch das mal hier an einem Bild. Chciałbym wam to pokazać na podstawie pewnego obrazu. Und vielleicht hat einer Freude daran. I może ktoś będzie miał szczególny pożytek z tego, szczególną radość. Und zwar in der Wüste wusste man ja nicht, wo man die Stiftshütte hinstellen konnte. Najpierw w pustyni nie wiedziano dokładnie, gdzie należałoby ulokować ten. Und wir fliegen jetzt mit dem Hubschrauber mal richtig in die Wolkensäule hoch, ja? Nie wiadomo było, gdzie należy ulokować ten przybytek i my tak jakbyśmy się wznieśli do tej chmury, która się unosiła nad, przybytkiem. Und das erste, was beschrieben wird, das ist die Stiftshütte. Pierwsza rzecz, ist die Bundeslade. Pierwsza rzecz, która jest dokładnie opisana, to jest opisana skrzynia przymierza. Und die wird beschrieben und ist hinterher an dieser Stelle. Ona jest opisana i zlokalizowana ma być dokładnie w tym miejscu, tutaj gdzie ten żółty kwadracie. Und zwar genau in dem ersten Quadrat in der Mitte. I dokładnie w pierwszym kwadracie, jakbyśmy podzielili to, miejsce, na lewej, prawej, w pierwszym kwadracie i to w środku, na przecięciu przekątnych. Hier ist nochmal genau das gleiche, da sehen wir, was hinterher hier steht. Tutaj mamy po prawej stronie drugi taki kwadrat i znowu taki środek wyznaczony przez przecięcie się tych, przekątnych, ale nie, mamy jeszcze pokazane, co tutaj jest. Das erste war die Bundeslade. Pierwsze to była ta skrzynia przymierza. Wir haben hier Modelle, die könnt ihr nachher euch angucken. Mamy tutaj modele takiej, tej skrzyni przymierza, można sobie je obejrzeć. Es sind aber nur Modelle. Ale to są tylko modele. Wahrscheinlich hat das nicht so ausgesehen. Prawdopodobnie nigdy to tak dokładnie nie wyglądało. Aber die Stiftshütte ist recht genau beschrieben. Ale sam namiot spotkania, on jest bardzo dokładnie opisany w Słowie Bożym. So dass man das doch recht gut sich vorstellen kann. Na tyle dokładnie, że można sobie go dobrze wyobrazić i ewentualnie sporządzić takie właśnie modele. Die Bundeslade stand im Allerheiligsten. I teraz ten czerwony kwadrat obrazuje miejsce najświętsze. Ona stała, ta skrzynia przymierza, w miejscu najświętszym. Und zwar ist das ein Kubus, nicht nur ein Quadrat, sondern ein Kubus, ein Würfel. To nie jest tylko kwadrat, z góry to wygląda jak kwadrat, ale to jest sześcian, a więc przestrzenna figura. Und die, hinterher das Gebäude muss man sich so vorstellen, dass hier nochmal eins, zwei, drei solche Würfel waren. I gdybyśmy sobie wybrali, wyobrazili całą przestrzenną strukturę tego przybytku, to ona składała się z takich jakby trzy razy takiego sześcianu. Jedna część większa, druga mniejsza, ale wymiarowo trzykrotny taki sześcian. Und dann steht diese Seite genau auf der Hälfte von diesem Quadrat. I jednocześnie ta ściana prawa, tutaj najbardziej, ona znajdowała się na granicy między tymi dwoma kwadratami. Für die Mathematiker unter euch ist das eine Freude. Jak ktoś ma matematyczny umysł tutaj między wami, to się cieszy, jak takie rzeczy słyszy. Ich mal jetzt mal die Wüste hier, das ist Wüstensand. Teraz, teraz zrobimy pustynię. Co jest piach pustyni? I najpierw pojawia się to, co jest najpierw opisane, a więc ta skrzynia przymierza. Als zweites wird der Schaubrotetisch beschrieben. Jako drugie jest opisany stół na chleby pokładne. Danach der Leuchter.
Następnie opisany jest świecznik. Hier ist Osten. Z tej strony był wschód. Das ist Norden. Tam u góry północ. Das ist Süden. Na dole południe. Für die, die Eselsbrücken brauchen, die Sonne steht im Süden, da ist der Leuchter. Nochmals? Für Eselsbrücken, sich das zu behalten. Die Sonne steht im Süden, da ist der Leuchter, steht im Süden, der Tisch im Norden. Dla tych, którzy potrzebują po prostu sobie to w głowie jakoś zakodować, prościej jest pamiętać, tam gdzie jest świecznik na dole, to jest południe. Da drüber, als nächstes wird komplett die Decke mit Cherubim, die kann ich nicht zeichnen, aber mit Cherubim gemalt, beschrieben. Następnie jest opisana pokrywa z cherubami. Nie można ich jej przedstawić dokładnie. Scheinbar wird sofort die heiligen Geräte bedeckt. Tak jakby te święte przyrządy czy sprzęty były natychmiast zakryte. Darüber liegt die Wiederfelldecke. Znowu pojawia się następny rodzaj pokrycia ze skór baranich. Darüber die Ziegenhaardecke. A na to jeszcze jeden rodzaj pokrycia, mianowicie z tej sierści kodziej. Vielleicht war die auch schwarz, das wissen wir nicht. Może była nawet czarna, bo taka sierść też noszą kozy. Nie wiemy tego dokładnie. Und oben drüber dies Fell, das die Decke aus Seekuhfell. I jeszcze nad tym była jedna warstwa, mianowicie ze skór tych manatowych. Das ist die Reihenfolge der Beschreibung. To jest kolejność, w jakiej to jest opisywane. Dokładnie. Damit wir weitermachen können, muss ich die Decken wieder wegnehmen hier. Jakbym chciał znowu przejść do tych pierwszych sprzętów, to muszę pozabierać te wszystkie przykrycia. Ja, das kann nicht jeder sehen. Ihr könnt nachher nach vorne kommen, wir haben hier so ein paar Modelle. Będziecie mogli przyjść tutaj, to mamy dokładnie pokazane właśnie, jak to jest zbudowane. Na przykład na ilustracjach, o, dokładnie w tej książce. Jedno po drugim. Das könnt ihr euch gleich angucken. Można sobie to obejrzeć. Ewentualnie tutaj na tym modelu można też zobaczyć. Und dann kommen die Bretter. Następnie okalające obelkowanie tych ścian. Wir gehen da nicht im Detail drauf ein. Nie będziemy teraz bardzo szczegółowo przyglądać się tym detalom. Ich kann euch nur sagen, jedes Brett dürfen wir sein. Mogę tylko wam powiedzieć, każdą z takich desek albo belek w tych ścianach możemy być my. Wir haben die Aufgabe des heiligen Priestertums. My mianowicie mamy ten przywilej, by być kapłanami. Według pierwszego listu Piotra, drugi rozdział. Wir dürfen das Haus Gottes bilden, ein Bild der Versammlung. My możemy być tym domem Bożym, jako obrazujący zgromadzenie. Und dann kommen die beiden Vorhänge. Następnie pojawiały się tutaj dwie zasłony. Hier sind vier Säulen, hier sind fünf Säulen. Przed tą wewnętrzną zasłoną, przed najświętszym miejscem są cztery kolumny, a przed tą zewnętrzną zasłoną jest pięć kolumn. Und danach wird der der Brandopferaltar beschrieben. Po tym wszystkim jest opisany ołtarz całopalenia. Und der steht genau in diesem Kreuz drin in der Mitte. I ten ołtarz całopaleń, on się znajduje dokładnie w środku tego prawego kwadratu. Tak jak w środku lewego była skrzynia przymierza, w środku prawego jest ołtarz całopaleń. Hier ist das Allerheiligste? Tu jest najświętsze miejsce po lewej stronie. Der Herr wohnt unter den Cherubim? Pan mieszkał między tymi cherubami tutaj w tym miejscu. Hier hat Mose mit Gott gesprochen, mit dem Herrn gesprochen. Tutaj Mojżesz rozmawiał z Bogiem w tym miejscu. Hier drüber lag die Wolkensäule. Nad tym miejscem unosiła się chmura, ta obrazująca chwałę Boga Izraela. Hier war das Heiligtum. Przedtem było miejsce święte. Und hier vorne ist dieser
kupferny altar. A na zewnątrz, przed tym przybytkiem, w środku tutaj był ustawiony ten ołtarz całopaleń z miedzi. Das heißt, ołtarz miedziany, miedziany ołtarz całopaleń. Das heißt, die Reihenfolge der Beschreibung. A więc kolejność, w jakiej to jest opisywane, ist zuerst die herrliche Offenbarung des Herrn Jesus. To mianowicie najpierw wspaniałe objawienie Pana Jezusa. Und zwar in der ganzen Herrlichkeit des Hauses mit der Decke. W całej chwale tego domu ze wszystkimi tymi nakryciami. Und dann geht es auf den Brandopferaltar. I dopiero wtedy przechodzi ten opis ku temu ołtarzowi całopalnym, który znajdował się wcześniej. Danach wird erst außenrum das, der Vorhof beschrieben. Dopiero potem, po tych wszystkich rzeczach, jest opisany cały dziedziniec oraz jego całe ogrodzenie. Wobei der Eingang immer Richtung Osten ist. Ale wejście zawsze było od wschodu. Es gibt keinen anderen Zugang zu der Stiftshütte, zum Heiligtum. Nie ma, nie było nigdy żadnego innego dostępu do tego namiotu spotkania, jak tylko właśnie z tej strony. Selbst die Stämme, die gegen Westen waren, mussten zum Osten gehen. Nawet te plemiona, które zamieszkiwały w obozie po stronie zachodniej, one chcąc udać się do namiotu na spotkania, musiały odbyć tą drogę do tej strony i od wschodu wchodzić. Und die ganzen Pfosten ist auch ein Bild von uns als königliches Priestertum. Te wszystkie tutaj z kolei słupy tego ogrodzenia okalającego dziedziniec, one również obrazują na nas jako na królewskie kapłaństwo z kolei. Das ist das ganze Haus Gottes. To jest cały dom Boży tam przedstawiony. Was fehlt noch? Co tutaj jeszcze brakuje? Das Waschbecken, genau. Noch etwas? Brakuje jeszcze... Brakuje... Lass mal die Jugend hier. Brakuje jeszcze tej kadzi do obmywań? Ach, er hat schon gesagt, Entschuldigung. Es fehlen noch zwei Dinge, nämlich der Räucheraltar und das Waschbecken. Brakuje jeszcze dwóch bardzo ważnych sprzętów, mianowicie ołtarza kadzidlanego oraz kadzi do obmywań. Gott wohnt hier. Bóg mieszka tu. Gott zeigt seine Herrlichkeit in dem ganzen Haus. Pokazuje swoją chwałę w całym tym domu. Aber wie kommen jetzt wir als Menschen zu Gott hin? Wie können wir ihm begegnen? Ale jak my ludzie możemy przyjść do Boga? Das ist der dritte Punkt der ganzen Stiftshütte. To jest ten trzeci punkt tej całej tego całego przybytku. Ich hoffe, ihr seht diese Reihenfolge. Mam nadzieję, że dostrzegacie tę kolejność. Dafür musste erst was beschrieben werden. Co musiało najpierw być opisane? Der Hohepriester, die Kleidung des Hohenpriesters. Najpierw musiało być opisane szaty kapłana najwyższego. Ich habe da kein Bild von. Nie mam żadnego obrazka, który by to przedstawił. Danach wird die Kleidung der Priester beschrieben. Następnie jest opisana odzież czy szaty kapłańskie. Und danach wird erst die Weihung des Hohenpriesters und des der Priester beschrieben. I potem jest opisane poświęcenie najwyższego kapłana i kapłana. Das ist die Voraussetzung, um überhaupt in das Haus Gottes zu kommen. Mianowicie to były obrazowo przedstawione warunki, na jakich można było w ogóle zbliżyć się przed oblicze Boga prawdziwego. So beschreibt uns die Heilige Schrift die Stiftshütte. Tak przedstawia nam Słowo Boże opis tego przybytku. Und dann fängt es wieder an mit dem herrlichsten Teil, was wir als Priester haben dürfen. I gdy to jest opisane, to znowu zaczyna z tym najwspanialszym miejscem, czy częścią najwspanialszą, w której możemy mieć udział jako kapłani. Und nämlich das ist der Räucheraltar. Mianowicie z tym ołtarzem kadzidlanym. Wir sollen Räucherwerk Gott bringen. My jesteśmy tymi, którzy winni Bogu przynieść tę miłą woń palonego kadzidła. Und das ist nur möglich, wenn wir wiedergeboren sind. To jest możliwe tylko wtedy, jeśli jesteśmy ludźmi na nowo zrodzonymi. Wenn wir die Erlösung angenommen haben. Gdy jesteśmy tymi, którzy przyjęli zbawienie w Jezusie Chrystusie. Und das ist das erste Mal, wo eigentlich der Mensch hineinkommt. I właściwie to jest absolutnie podstawowy warunek, aby człowiek w ogóle mógł wejść. Jeder männliche sollte dieses Silber abgeben.
Każdy jeden mężczyzna miał oddawać to srebro. Und das ist Gott so wichtig, dass er wieder diesen Abschnitt anfängt und der Herr sprach zu Mose. Zweite Mal. To jest tak bardzo ważne, aby rozpoznać te fragmenty po tym tych słowach i przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. Ich weiß nicht, ob ihr diese Zusammenhänge seht. Nie jestem pewny, czy dostrzegacie te, jakby można powiedzieć, zależności między tymi fragmentami, czy ten kontekst. Denn danach kommt nochmal und der Herr sprach zu Mose. Bo po tym wszystkim jeszcze raz pojawia się taka wypowiedź i Pan przemówił do Mojżesza. Denn um Gemeinschaft mit Gott zu haben, brauchen wir die Waschung. Dlatego, że aby mieć społeczność z Bogiem, potrzebujemy obmycia. Und das geschieht im Waschbecken. Das ist das nächste, was dann kommt. I to się dzieje w tej kadzi do obmywań, która jest tutaj zobrazowana tym kołem niebieskim. Und danach kommt das, wird das heilige Salböl geschrieben, um das alles zu heiligen. Po tym jest jeszcze opisany święty olej, który miano poświęcać to wszystko. Immer unterschieden in den Punkten. Ich bin hier bei das Salböl ist in Punkt 18 auf dieser Liste, die ihr hier habt. Ten olej to jest punkt 18 tutaj na tej liście, którą posiadacie. Wird immer unterschieden mit und der Herr sprach zu Mose. I za każdym razem to jest wyraźnie widoczne, że tam Pan mówi do Mojżesza. Dann kommt in dem 19. Teil kommt das Räucherwerk. W 19. tej części pojawia się kadzidło. Und schließlich in 20, wie die beiden Werkmeister Oholiab und Bezaleel das überhaupt zusammenbauen sollen. I na koniec są opisani ci dwaj mistrzowie, którzy mieli być do tego wyznaczeni od Boga, aby to zbudować. Und die ganze Absicht war. Oholiab tam jest i po polsku jak jest ten drugi? Bezalel. Und danach kommt noch als Abschluss der Sabbat, der wird noch einmal beschrieben. Na koniec jest opisane Sabbat. Die Absicht war, Ruhe zu haben zwischen Gott und den Menschen. Zamiarem tego wszystkiego było, aby między ludźmi a Bogiem był pokój. Und das letzte ist das, als Mose dann diese Tafeln, die vom Finger Gottes beschrieben waren, überreicht kriegt. Po tym wszystkim widzimy Mojżesza, który otrzymuje te tablice, które są zapisane palcem Bożym. Das ist die Reihenfolge, wie die Stiftshütte aufgebaut ist in der Heiligen Schrift. To jest ta kolejność, w jakiej jest przedstawiony ten namiot spotkania w Słowie Bożym. Ich weiß, dass ihr das euch nicht behalten könnt. Jestem pewien, że tego nie możecie na raz zapamiętać. Deshalb zeige ich das euch noch mal etwas anders. Dlatego pokażę wam to jeszcze inaczej. Erst die Bundeslade. Najpierw skrzynia przymierza. Als nächstes der Schaubrotetisch. Następnie są te jest ten ołtarz na chleby pokładne. Danach der goldene Leuchter. Potem świecznik. Danach die verschiedenen Decken. Następnie te różne rodzaje pokryć na namiocie. Und danach die Bretter. Potem te deski czy obelkowanie ścian, z których był zbudowany przybytek. Da gibt's noch eine besondere Konstruktion, die haben wir weggelassen. One były w sposób szczególnie skonstruowane i to teraz nie będziemy tego dokładnie omawiać. Herrliche Wahrheiten, die wir im Neuen Testament finden. Ale również one obrazują wspaniałe prawdy Słowa Bożego przedstawione nam w Nowym Testamencie. Schließlich die beiden Vorhänge, einer mit Cherubim, einer ohne Cherubim. Następnie te dwa rodzaje zasłon rozpiętych na tych kolumnach, jedna z wizerunkami cherubów, druga bez. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Jedna ta wewnętrzna na czterech słupach czy filarach, a zewnętrzna na pięciu filarach rozpięta. Hier bronzene oder kupferne Füße. Hier silberne Füße. Ta zewnętrzna zasłona była rozpięta na filarach, które posiadały miedziane podstawy, a ta wewnętrzna posiadała srebrne podstawy. Danach der Brandopferaltar. Następnie jest opisany ołtarz całopaleń wykonany z miedzi. Danach der Vorhof.
Następnie cały ten zewnętrzny przybytek okalany ogrodzeniem. Danach die Kleidung des Hohenpriesters und der Priester. Erstens des Hohenpriesters. Następnie szaty kapłańskie w pierwszej kolejności najwyższego kapłana. Dann die Kleidung der Söhne Aarons. Następnie szaty kapłańskie, szaty synów Aaronowych. Danach die Einweihung der Priester. Następnie to, w jaki sposób byli poświęcani arcykapłani, arcykapłan i kapłani do służby. Danach das beständige Brandopfer. Następnie ta stała ofiara całopalna. Hier sollte immer ein Opfer brennen. Tutaj stale, bez ustanku, miał płonąć płomień ofiary całopalnej. Danach der Räucheraltar. Następnie opisany jest ołtarz kadzidlany. Schließlich das Geld der Versöhnung. Sühngeld. Następnie zapłata za pojednanie, te pieniądze, to srebro pojednania. Das Waschbecken aus Kupfer. Następnie ta kadź miedziana. Dann das Öl zur Salbung. Olej do namaszczania. Dann die Gewürze. Następnie te różne wonności. Und schließlich die Weisheit, um die ganze Hütte zu bauen. I na końcu mądrość, z której była zbudowana, czy przy użyciu której był zbudowany cały ten przybytek we wszystkich jego szczegółach. Um den Sabbat zu haben. Po to, aby święcić sabat. Czy szabat, jak to jest, szabat jest w hebrajskim, prawda? Das ist die herrliche Zusammenstellung, wie die ganze Stiftshütte zusammengebaut ist. To jest to właśnie zestawienie tej kolejności, w jakiej jest opisana budowa tego przybytku. Ich schlage vor, wir machen jetzt eine Pause. Ja chciałbym teraz zaproponować, abyśmy zrobili przerwę i troszeczkę, można powiedzieć, przetrawili ten temat. Tak.